Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Gramatyka Języka Niemieckiego. Ostatnio mówiliśmy sobie o imię słowie czynnym, czyli oncy, onca, gotująca się zupa, płaczące dziecko. Dzisiaj powiemy sobie o imię słowie dokonanym. Jak sama nazwa mówi, jest to czynność już skończona, już dokonana, czyli coś jest zrobione. Więc tutaj będzie ta końcówka ny, tak? Ugotowany, kupiony, zrobiony, zjedzony. Jak tworzymy takie imię słów dokonane? Imię słów dokonane tworzymy, no bo jest to już czynność skończona, dokonana, czyli była to czynność już zrobiona wcześniej, więc tworzymy to od participu zwei, czyli od czasu przyszłego, czyli bierzemy sobie particip zwei, czyli od kaufen, czasownik regularny będzie gekauft, od machen, gemacht, od essen, czasownik nieregularny, gegessen, i do tego dorzucamy końcówkę przymiotnika. Czyli na przykład, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć kupiona sukienka, wiemy, że sukienka jest das Kleid albo ein Kleid. Możemy sobie to powiedzieć z rdzeńkiem określonym lub nieokreślonym. Końcówka wtedy będzie inna. Das Kleid, czyli tu po środku wkładamy sobie nasz imię słów, czyli gekauft i końcówkę, czyli e. Po rodzeniu określonym ein, gekauft i końcówka es po rodzeniu nieokreślonym, czyli ein gekauftes Kleid. Gemacht, zrobione, czyli na przykład zupa. Die Suppe albo eine Suppe. I będzie die, gemacht, końcówka, e, zupę, die gemachte zupę, albo eine, gemacht, i końcówka, e, eine, gemachte zupę. I gegessen, zjedzony, na przykład die gegessene zupę, eine gegessene zupę. Tak sytuacja wygląda w nominatywie. Oczywiście zmieniają nam się w poszczególnych przypadkach rodzajniki, a co za tym idzie, zmieniają nam się również końcówki. Czyli sytuacja wygląda tak samo jak po prostu z przymiotnikami. Czyli to by było dem gekauften Kleid, einem gekauften Kleid, der gemachten Suppe, einer gemachten Suppe i das gekaufte Kleid, ein gekauftes Kleid. Die gemachte Suppe, eine gemachte Suppe. Oczywiście der zamieni nam się tutaj na dein, a der tutaj na dein. Zobaczmy sobie, jak wyglądałoby, jakby wyglądał taki imię słów dokonany w zdaniu. Na przykład powiedzielibyśmy sobie ja mam zapłacony rachunek. Czyli to, na przykład, to jest zapłacony rachunek. Brzmi jakiej? Das ist. Płacić jest celem bądź bezalem. Czyli das ist die bezalte, opłacony rechnung. Dlaczego bezalte? Bezalem to opłacać, czas przeszły, partizip to bezalt i końcówka e. Mamy tutaj, to jest kto co, czyli nominativ, więc zostaje die. To jest kto co, opłacony rachunek. Na przykład, ja widzę ugotowany obiad, czyli ich. Sehe, ja widzę, tu jest akuzativ, kogo co widzę. Obiad jest das, czyli das, nie tak essen. I będzie gekochte. Końcówka e po rodzajniku das. Ja widzę ugotowaną zupę. Czyli zmieniamy nasze rodzajniki, patrzymy, jaki to przypadek, czy nominatyw, czy akuzatyw, czy datyw.
zmieniamy rodzajniki zgodnie z naszą tabelką i dorzucamy końcówki po prostu do participuswahl i w ten sposób utworzymy imię słów dokonanym. Oczywiście czeka na Was zadanie domowe. Utwórzcie wyrażenia z imię słowem dokonanym z następującymi czasownikami. Öffnen, otwierać. Aufräumen, sprzątać. Backen, piec. Utwórzcie całe wyrażenie, na przykład otwarte okno, bądź całe zdanie, jeżeli chcecie. Na przykład ja widzę otwarte okno. I to wszystko na dziś. Zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.